Gmina Skarbimierz miejscem przyjaznym edukacji. Czasopismo Wspólnota opublikowało ranking gmin, w których poziom edukacji jest najwyższy. Chciano pokazać w tym rankingu, jak ważna jest funkcja przedszkola i dobrze zorganizowanej szkoły. Z tego rankingu wynika wprost, że te gminy, które właśnie mają dobrze przygotowane przedszkola, które zapewniają dużą liczbę przyjęć właśnie do tego przedszkola, że później osiągają dobre wyniki w egzaminach. Gmina Skarbimierz znalazła się na pierwszym miejscu w powiecie brzeskim. Taki wynik to między innymi efekt lat ciężkiej pracy nauczycieli. Nie powiem, że to jest sprawa przypadku, ponieważ na ten sukces pracowaliśmy wiele lat. Dyrektor niewiele może jako jednostka. Natomiast jeśli posiada zespół ludzi, z którymi pracuje i współpracuje, to sukces będzie murowany. A ja takich ludzi posiadam. Nie powiem, że wszyscy są mocno zaangażowani, ale zdecydowana większość. I to się przekłada na wyniki egzaminów zewnętrznych, to się przekłada na olimpiady i konkursy, w których uczestniczymy corocznie. Badania potrzebne do utworzenia rankingu prowadzono przez 5 lat, aby móc obserwować postępy dzieci. Kluczowe w tym kryterium oceny jest wyrównywanie szans. W gminie Skarbimierz działa ono bardzo dobrze dzięki dodatkowym zajęciom dla uczniów. U nas zajęcia rozpoczynają się co drugi dzień o godzinie 7:15. I nauczyciele przychodzą o tej porze i oczywiście prowadzą zajęcia dla tych, którzy mają jakieś kłopoty, problemy. No i kończymy te zajęcia często o godzinie 18. Ja nie mówię, że wszyscy, bo nie ma takiej potrzeby, natomiast są nauczyciele, którzy z własnej inicjatywy te zajęcia prowadzą. Ważna jest kadra pedagogiczna, poziom jej wykształcenia, fachowość, ale również materiał, czyli ten diament, który się obrabia przez te lata pracy pedagogicznej. To jest na pewno ważny czynnik. Również atmosfera pracy, warunki pracy. Myślę, że ten główny wódz, czyli dyrektor szkoły, jest tu najważniejszy. Jak on potrafi zorganizować pracę, jak potrafi ludzi pobudzić do działania, kreatywności. Kluczowa jest również rola samorządu, który nadzoruje pracę placówek edukacyjnych, a także w nie inwestuje. Tutaj w Skarbimierzu tworzyliśmy najpierw szkołę podstawową, potem wybudowaliśmy budynek gimnazjum, dwie hale sportowe do tych obiektów. Obecnie właśnie inwestujemy dalej, budujemy przedszkole i te wszystkie wysiłki inwestycyjne po prostu procentują. Przypomnijmy, gmina Skarbimierz zajęła w rankingu pierwsze miejsce w powiecie, 11 w województwie i 155 na prawie 2,5 tysiąca gmin w całym kraju.